czołem cześć. Dzisiaj będzie poważna treść. Znowu? Tak. Dzisiaj nie będzie jaj. Dzisiaj będę... Już to w sumie dawno nie było. Dzisiaj było, nie było powagi, nie? Dzisiaj będzie na poważnie. I bardzo chciałem z wami podzielić się moimi spostrzeżeniami. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jaką wy, wędkarze z całej Polski, macie na ten temat opinię. O co chodzi? Chodzi o zarybienia naszych wód, naszych rzek, jezior i tak dalej. Ja systematycznie, praktycznie każdego roku, jak sobie wejdziecie na strony Polskiego Związku Wędkarskiego, można w bardzo fajny sposób sobie popatrzeć. Oni robią taką tabelę, zestawienie, jaki zbiornik, czym został i kiedy, ile, w jakim okresie, jaką wielkością, jakim gatunkiem ryby zarybiono. No i to rzeczywiście miejscami wygląda fajnie, bo widziałem tam jakieś zarybienia są brzaną, świnką i takimi gatunkami, nazwijmy to szlachetnymi, tak, których mniej coraz jest w wodzie. To jest fajny temat, to trzeba chwalić. Oczywiście zakładamy sytuację modelową taką, że to rzeczywiście funkcjonuje tak, jak jest na tym papierze. Ja tego nie kwestionuję, ja nie o tym dzisiaj gadam, bo to, że może być inaczej, to jest całkowicie inna kwestia. Natomiast mnie zaczyna bardzo zastanawiać, skąd w polskich rzeczkach pstrągowych pojawiają się pstrągi tęczowe. Nie chce mi się aż wierzyć, bo przy każdym okresie... Coraz częściej tego tak się trafiają, nie? Coraz częściej jako tak, tak. My to słyszymy od wędkarzy z całej Polski. Z tego tytułu, że słuchajcie, prowadzimy sklep wędkarski. Jakbyście nie wiedzieli, www.koronafishing.pl. Dzwonią do nas ludzie, to są już często klienci, kumple nasi, którzy nam opowiadają przeróżne historie o rybach, o dziwactwach. I coraz częściej słyszymy o pstrągu tęczowym w rzekach pstrągowych naszych rodzimych. I to takich rzekach pstrągowych, ja nie będę nazw wymieniał, żeby nie naszym przykrościom, naszym kolegom nie porobić i nie naściągać im ludzi, ale to takie rzeki perełki. I zastanawiam się, skąd one się tam biorą. I teraz ja daję pod wątpliwość. Nie wierzę, moja głowa mówi nie, Polski Związek ma ichtiologów w każdym okręgu, tak? Jest ichtiolog, człowiek, który odpowiada za zarybienia. Prawdopodobnie zdarza się tak, że wśród tej całej masy ludzi zatrudnionych tam trafiają się ludzie przypadkowi, że nie odróżniają pstrąga tęczowego od karpia, ale... No to jest trochę słabe. Ale tak może tak być. Ale Darek, to też jest w stanie przełknąć. Okej, okay, gdzieś wpuścili, pomylili, ktoś coś przekręcił. Ja to rozumiem, świat jest taki. Tylko są rzeki, słuchajcie, gdzie pstrągi są tęczowe. Małe, duże, średnie, dwudziestaki, trzydziestaki, pięćdziesiątaki. O co chodzi? My przecież wiemy, że jest taki zapis, że to jest bardzo mocno karane, że nie wolno wpuszczać obcych gatunków. Jednak można? Teraz... teraz czekaj chwilę, bo coś tam wieje wiatr. No wieje, bo jest bez wichura, no. To będzie działo. No to są afrykańskie upały. Tak, swetrzy. I teraz słuchajcie tak. Po drugiej stronie jest jeszcze doskonale, wszyscy wiemy, to są stowarzyszenia wędkarskie, które rzeczywiście robią bardzo często, nie zawsze, ale często robią świetną robotę. I wiadomo, że oni też sami zarybiają. I tutaj znowu daję pod wątpliwość. Wędkarze, koledzy, no jeśli jest dzika rzeka polska, to nie dawajcie tam tęczaków, bo to jest ryba grabieżcza, ona zniszczy całe pogłowie. Ja znam, nie będę wam się rozwodził, kilka rzek w Polsce, gdzie tęczak wywalił całą populację wszystkich innych gatunków. Nie róbcie sobie zabawy i piaskownicy w rzece, bo to jest żywy organizm. Tam nie wolno sobie robić testów i zabawy. No bo mówicie o catch and release, mówicie o zasadach, a wpuszczacie obcy gatunek, który morduje wszystko co innego, wszystko co jest w tej wodzie żyje. I to jest kwestia tęczaka. Jest po drugiej stronie temat, który mnie jeszcze bardziej irytuje. To są sumy. Oj, to jest temat, który mnie irytuje. Zobacz. To jest ryba, która ma pół roku okres ochrony. Dobrze ja pamiętam? No, króciutko. Znaczy, nie... no... Krótko można go łowić. Od 1 lipca, tak? Od dobrze mówię? Od wczoraj. Tak. Ma bardzo długi okres ochrony. Wędkarze z nasi znajomi, bo my to tam jesteśmy nieudolni, ale ludzie, którzy rzeczywiście pływają po Wiśle od 20-30 lat, mówią wprost, nie ma leszczy, mówię o tych dużych leszczach,
nie ma dużych krąpi, nie ma płoci, nie ma okonia, nie ma średniego sandacza. Wilmika, pamiętasz, bo pojawiły się sumy, co mówił ten człowiek? Tak? Zaraz dojdziemy. Ja mówię na razie tutaj, o tej wodzie, okay. O tej rzece, nie? Jest, no dzisiaj, Darek, no całkowicie bez rybie, jedyne co możesz złowić, no to łowisz sumka, tak? My w tym roku pływam któryś raz z kolei, no to jedyne ryby, jakie złowiłem, no to są sumy. I te sumy, słuchajcie, łowi się od 30 cm do no, wielkich, które demolują zestawy. I ja zastanawiam się, czy, no bo to robi na pewno zarządca naszych wód, czy do końca jest logika tą wodę tak męczyć sumem? Czy jego nie jest wystarczająca ilość? Czy ktoś dokładnie zbadał tą populację suma w naszych rzekach, w naszych jeziorach? I to jest Wisła. Darek wspomniał bób. Ujściowy odcinek Bobru do Odry. To jest rzeka, która kiedyś słynęła z doskonałego pogłowia tych białych drapieżników, kleni, jazi, boleni i tak dalej. One tam dzisiaj też są. Tylko chwilowo wchodzą na tarły i spadają, bo jak nie wyjdą, to je sumy zjedzą. Rozmawiałem wczoraj w nocy z Dawidem. Pojechał na sumy pod Wrocław, gęsto. Także ja myślę, żeby się mocno opamiętać, to jest moja opinia. Patrzcie, co się dzieje na Ebro. Historię sobie poczytajcie w internecie, jak jeden ichtiolog Niemiec wpuścił sobie kilka sumów. Ja wiem, że to waży. Jest to frajda do łowienia, bo to daje emocje, ale niszczy przy okazji inne gatunki żyjące w rzece. Okresy ochronne, limity na suma, to trzeba przemyśleć, bo to jest bardzo niebezpieczna rzecz. No ale już największą paranoją, głupotą i totalną schizofrenią ludzi, którzy dokonują takiego procederu jak zarybianie sumem, jest wpuszczanie go do jezior. To już w ogóle jest chora sprawa, tak? Bo też od naszych klientów wiemy, co się dzieje na mazurskich jeziorach. Niewielkie mazurskie jeziora przez Związek Wędkarski zarubiane są sumem. Kurwa, mówię, po co? Tam jego nigdy nie było. On wyżre okonia, leszcza, płoć, sandacza, sielawę, wszystko po kolei, zostaną nam sumy, których nie możemy pół roku łowić. Na to zobaczcie, na to wszystko nakłada się zasada catch and release. Czy ona powinna dotyczyć wszystkiego? Wczoraj oglądałem takiego chłopaka, prowadzi na YouTubie filmy. Bardzo mądrą rzecz powiedział. Musisz mi powiedzieć, taki dobrze zbudowany chłopak w Zdręgi łowił. Ace Fishing. Fishing with Ace. Jak? Fishing with Ace. No, Darek to powiedział. No i on taką, on mówi tam sobie krasnopióry z tego pontonu. Bardzo fajna sprawa. I tam sobie pizgał te krasnopiórki i na końcu powiedział o zasadzie złów i wypuść. Bardzo mądre zdanie powiedział. Mi się to bardzo spodobało. On mówi, że my dzisiaj to postrzegamy jako wielki problem, no bo pojedzie facet, ja cytuję jego słowa, raz na ryby, drugi raz na ryby, jedenasty raz na ryby, znowu nic, złowi tego sandaczyka 51, mówi łeb go wale, będę go jadł, no Darek. No tak jest. No tak jest. Bo jedną rybę złapał przez miesiąc, ja to rozumiem. Bo on chce sobie spróbować z bułką wieczorem do herbaty, wiesz, z masełkiem, usmażyć tego sandacza. To trzeba mocno przemyśleć. Czy przypadkiem ten internetowy bloger nie ma racji, że nam zarybia się wodę sumem, które nie pozwala się go łowić przez pół roku, robić na niego jakieś koszmarne wielkości 80 cm, tak? A dać go w cholerę łowić ludziom, niech go zabierają, po co on tu w tej Wiśle na gęsto, w każdej dziurze, my z sondą płyniemy, wszędzie one stoją. Sumy, nie ma drobnej ryby. A jakby było tak, że ryby było więcej, już teraz robię parafrazę i obracam kota ogonem, ryby byłoby więcej, raz byś sobie wziął, drugi raz byś nie chciał go brać i nie byłoby problemu ze złowieniem i wypuszczaniem. Trochę chyba tak jest. I tu pozdrawiamy naszego kolegę od YouTube'a, przypomnij nazwę. Fishing with Ace. No. I tam dobrze mi podobało, dobrze mówił o tych kaczeniach.